Adamu. Tak dla równowagi, uzupełniając wypowiedź Filipa a propos Ludwika, to mamy tutaj już wspomnianego wcześniej, wcześniej wspomniany tytuł Grimm's Manga, który dla przeciwieństwa jest tytułem jak najbardziej przeznaczonym dla czytelnika w każdym wieku, niezależnie od tego, czy mangę już wcześniej czytał, czy też nie. Jest to taka luźniejsza, luźniejsze podejście do tego tematu baśni, baśni niż właśnie braci Grimm. Grimm's Manga została w Polsce wydana przez wydawnictwo Yumegari. Całość to są dwa tomy. W tej chwili trzymam w ręku tomik pierwszy, gdzie mamy autorską wizję Kei Ishiyamy. Takich powieści jak, tutaj w spisie treści mam taką podpowiedź, Czerwony kapturek. I uwaga, rozszpunek. Nie rozszpunka, a rozszpunek. Mhm. Czyli taki bardzo popularny zabieg też, kiedy zamieniamy bohaterom płeć, żeby jakby odwrócić dynamikę w jakiś sposób, przedstawić ją w jakiś inny sposób. Jaś i Małgosia, 12 myśliwych i podzielono na dwie części bajkę o dwóch braciach. I to jest bardzo słodka manga, to muszę powiedzieć. Wiecie, jak papier jest nasączony tymi słodkościami, tak, bo z czego znane jest Yumegari. Nie, nie, mam tu na myśli nie ten dosłowny słodkość, ale wiesz, mamy czerwonego kapturka, który no w sumie motyw jest niby ten sam. Mamy czerwonego kapturka, babcia jest chora, idzie zanieść mu jedzonko, ale wilk nie jest twoim typowym wilkiem. Wilkiem, to zresztą okładka już pokazuje, to jest młody chłopczyk w wieku czerwonego kapturka, taki bardzo słodziutki, z wilczymi uszami, wilczym ogonkiem, i żeby stać się prawdziwym wilkiem, musi zjeść człowieka, a ściśle mówiąc dziewicę. On się pyta swojego ojca, kim właściwie... W jakich czasach dzieje się ta bajka? No to jest średniowiecze, średniowiecze. Aha, dobrze, to jest wszystko, wszystko jest jakby... W XXI wieku już nikt nie został. Oj, przestań. Ale jakby setting jest jakby tutaj oparty na oryginale jakby, że wszystko jest jakby w średniowieczu, nie mamy tu tam nie wiadomo czego. No i właśnie mamy tego wilczka, który no, chce się stać prawdziwym wilkiem. I to jest jedna z tych jakby innych podejść do tej opowieści. No, powiem szczerze, że akurat mnie bardziej do gustu przypadała druga połowa, ale dlaczego to o tym może za chwilę. I mamy też właśnie tego rozszpunka, czyli to tym razem mężczyzna jest uwięziony w tej katedrze. Mhm. I to kobieta odnajduje go gdzieś tam przez przypadek. No i właściwie jakby schemat tych historii jest zachowany praktycznie jeden do jeden, aczkolwiek no są tam jakieś mniejsze albo większe zmiany jakby po środku. Jakby cel jest zwykle taki sam, chociaż no czasem się pojawiają jakieś większe różnice. Na przykład właśnie druga połowa tych opowieści, czyli 12 myśliwych czy bajka o dwóch braciach, jest trochę inna względem oryginału. Jaś i Małgosia no też jest takim nietypowym twistem, jeśli chodzi o motyw tej Baby Jagi, do której oni tam trafiają. To jest bardzo ciekawy zabieg, jak to przerobili. Tutaj jakby nie chcę psuć niespodzianki, ale jest to trochę inaczej. Trochę niepokojące pod pewnym względem, ale trzeba tutaj jakby wsiąknąć w tą delikatność tych opowieści, to mieć tą jakby to takie nastawione, że no, to są opowieści dla dzieci, tutaj nie ma jakichś mega ukrytych motywów gdzieś tam dla dorosłych, czy jakichś tam dziwnych dwuznaczności. Nie, no to jest wszystko takie straightforward, czyli no nie ma to jakiejś drugiej głębi, której byśmy mieli odczytywać, przynajmniej ja to tak odbieram. No i właśnie też w przeciwieństwie do twojego Ludwika, no tutaj nie ma żadnego jakby erotyzmu w żaden sposób. No na pewno nie takim poziomie jak tutaj. No ten czerwony kapturek to jest jednak mimo wszystko klasyczny czerwony kapturek, a nie ten twój, który ma tam swoje upodobania. I tak, z jednej strony jakby te wszystkie baśnie, one nie są jakieś skomplikowane, nie są długie. No ale przynosząc ją na formę komiksu, no tutaj jest duży jakby potencjał do narracji, jakiejś rozbudowy tego wszystkiego. Te wszystkie historyki są dosyć krótkie, bo całość tomiku nie jest jakaś specjalnie gruba, ale miałem wrażenie, że autorka bardzo prędko przebiega przez całą fabułę. Tutaj się co chwilę coś dzieje, z kadru na kadr coś się tutaj nam wydarza. Samo kadrowanie też jest trochę mylące, przynajmniej w tej pierwszej połowie.
i dla mojej osoby. Tak trochę ciężko mi się czytało, ciężko było mi zrozumieć, co tam się dzieje po drodze. Ale jakby druga połowa dla mnie to nadrabia. Historie są jeszcze ciekawsze, szczególnie, że nie znałem ja osobiście baśni o 12 myśliwych, czy o dwóch braciach. Nie wiem, czy ty, Filipie, kojarzysz te opowieści. O 12 myśliwych? Tak pomyślałem, czy to nie jest... Dobra. Pomyślałeś o 12 krasnoludkach? No. Ja tak samo, ale nie. A może to jest przeróbka 12 apostołów? Nie, to w ogóle nie ma ze sobą nie, związku. Dobra, kiepski dowcip, tak. Bo to są bajki, a więc tak. Ale powiem wam, że naprawdę się to czyta fajnie mimo wszystko. No mówię, bardziej mi przypadła ta druga połowa tych opowieści. No jakby jest to pędzenie z fabułą, trochę jakieś dużo takich jakby skrótów dla mnie, jeśli chodzi o narrację. Rysunki, no, są strasznie przesłodzone, to na pewno. Dla innych to będzie plus, dla innych minus. Ja jestem tak bardziej po środku, ponieważ czasem są takie momenty, gdzie faktycznie no, pasuje to wszystko do siebie, no, ale z drugiej strony autorka ma taką tendencję do rysowania tych ładnych buź, chłopców, szczególnie mężczyzn, z takimi oczami bardzo charakterystycznymi, które wyglądają tak, że mam wrażenie, że te wszystkie postaci właśnie wyglądają, jakby miały zaraz zasnąć. Takim półsenności jakby były. Mhm. To mnie trochę śmieszne jest, ale nie w takim zamierzonym efekcie przez autorkę. A czekaj, a to nie było 7 krasnoludków? A, bo było faktycznie. Okej, pomyliło się nam, nie szkodzi. Do 12? 7 było krasnoludków. 7, tak. No dobra, nieważne, było ich dużo. Tak. A 4 żółwie ninja. Tak, 4 żółwie ninja. 3 muszkieterów. 3 muszkieterów i 1 Batman. A Robinów ile było? Cicho. Okej, zostałem przy temacie Grimm's Manga. Jeśli szukacie oryginalnego podejścia do mang w taki jednak mocno trzymającym się nastroju mimo wszystko tych baśni, ja polecam, no... Nie wszystko mi przypadło do gustu z tego zbiorku, ale jakby nie czuję się zawiedziony mimo wszystko. Szczególnie właśnie ta druga połowa jest bardzo ciekawie rozpisana, jest wciągająca. No może też pewnie dlatego, że pierwszy raz miałem styczność też z tymi baśniami. Nie słyszałem o nich wcześniej. Dla mnie pozycja jakby dla każdego, w sensie takim, że mógłbym ją śmiało polecić, niezależnie od tego, ile się ma lat, czy wcześniej się miało do czynienia z mangami, bądź nie. No chyba, że mamy jakiś taki utarty schemat w głowie, no że musi być taka, albo nie, taka, siaka i wie, czy weźmie Grimm's Manga, myśli, że manga to tylko Naruto i zobaczy, że tutaj się nie biją, nie ma jakiś tam, nie wiem, czakr czy czegokolwiek tam, SSJ-15 i tak dalej. No nie, no tego tu nie znajdziemy. To jest po prostu takie sympatyczne przerobienie znanych nam motywów, ale właśnie takie sympatyczne, a nie takie, nie wiem, hardkorowe, jak w przypadku Ludwika. Nie wiem, czy takie określenie tutaj będzie pasować. Filipie, określiłbyś to? Kurczę, Ludwik jest ostry, ale nie hardkorowy jeszcze. Nie hardkorowy. Ale jest taki, że jest niegrzeczny, bardzo niegrzeczny. A Grimm's Manga jest jak najbardziej grzeczna, jakby zachowuje tą grzeczność duchu oryginału w historii.